Czas szybko mija i znowu jesteśmy razem z okazji zbliżającego się odpustu naszego patrona parafii świętego Klemensa. Dni klemensowe weszły już w tradycję naszej parafii i cieszę się, że również w tym roku odpust parafialny poprzedzony jest tymi dniami, w czasie których bardzo wiele będzie działo się tutaj w naszej czytelni katolickiej. A dzisiaj chciałam po prostu wszystkich przywitać na 22 dniach klemensowych i wspomnieć, że 10 listopada będzie 18. rocznica oddania do użytku tej sali i poświęcił ją biskup Tadeusz Rakoczy. A potem w lutym miała miejsce pierwsza wystawa, bo w tym celu właśnie żeśmy tę salę oddawali, żeby organizować wystawy. Następne dni klemensowe były poświęcone, były związane z poświęceniem tej repliki Orła Białego, którą podarował nam Michał Bożek. I w tym też dniu czytelni zostało nadane imię Józefa Jerzego Nowaka. Kolejne dni klemensowe związane były z odsłonięciem tego obrazu, cudowne rozmnożenie chleba. On już był w kościele przez kilka lat, ale jakoś nie można było znaleźć miejsca. No i wtedy ksiądz Sapota wymyślił, że tutaj będzie miejsce do niego właściwe. No i potem, skąd dzisiejsza wystawa poświęcona zmarłemu niedawno panu Markowi Wacławowi Judyckiemu, bo on był częstym gościem naszych dni klemensowych. Organizowaliśmy jego wystawy, prelekcje. Był bardzo, w 2012 po raz pierwszy był, a potem w 2014 był. A potem był w 2015 i 2018. Pan Judycki słynął z tego, że posługiwał się tą gwarą śląską, no i szczególnie się interesował heraldyką. On nam to wszystko w jakiś sposób pokazywał. A dni klemensowe powinny w zasadzie być tydzień później, przed odpustem, bo odpust będzie 19, ale tam troszeczkę się pomyliłam, ale uważam, że to jest dobry czas, bo jest to w Kościele katolickim czas modlitw za zmarłych. Więc możemy się modlić za pana Judyckiego, za panią Wandę Mider, której jutro będzie dzień poświęcony, także tak nam to wyszło. To są prace częściowo pana Judyckiego, a tutaj będzie się potem promował. On nam tutaj przedstawiał to, te jego prace, a dzisiaj będzie też mówił o Marku, ale będzie się też troszeczkę sam promował. Współpracowałem z nim tak ściśle od kilkunastu lat w stawiennictwie, w różnych takich spotkaniach, imprezach i tak dalej. No i chciałem go tu wspomnieć, a przy okazji, ponieważ no, sam zainteresowałem się ustroniem, nie tylko ze względów zdrowotnych, bo jeszcze wcześniej wciągnął mnie w to Marek. No także przy okazji chciałbym coś powiedzieć o mojej twórczości. Piszę po śląsku i do rymu. Oczywiście Jonistela, więc jest to ten dialekt języka śląskiego mojego regionu. No ale można pisać o wszystkim, nie ma problemów. To znaczy się, no nie zupełnie nie będę tu czytać historii właśnie ustronia, bo chyba nie o to chodzi. Ale Marek również ilustrował ustroń wycinankami i to można połączyć doskonale, się to komponuje wzajemnie.